Moje życie jeszcze trwa za to, że nie wiem ile razy uratował mi życie, za was wszystkich, za jego Kościół, za Ducha Świętego, który mnie prowadził i ochraniał w każdym momencie przez wszystkie błędy mojego życia, potknięcia, złe lata i ciężkie chwile. Od dzieciństwa mam taką nadzieję, że to nie moja schizofrenia, że mi towarzyszył, kiedy mi było ciężko, kiedy nikt nie mógł udzielić mi odpowiedzi na to, co się w moim życiu działo. Pytałem Jego i wyobrażałem sobie jego odpowiedzi. Dziwię się, jestem wdzięczny za to, jestem Ci wdzięczny Boże za to, że tutaj stoję teraz, bo kiedyś sobie mówiłem, że jak w głupi i dziwny sposób działo się moje życie, że nigdy nie dożyję 30 lat. Nigdy nie, stale nie dożyję 30 lat, znaczy stale jeszcze nie jestem, nigdy nie dożyję. 30 lat przeżyłem jakoś, powiem. Dzięki Bogu. I teraz mam nadzieję, że resztę tego życia już z Bogiem przeżyję. Jak się zaczęło moje nawrócenie? Nie wiem jeszcze od jakiego momentu. Tak sobie pomyślałem, że może od samego dzieciństwa, jak siedziałem w ciemną noc w lesie sam, a ojciec gdzieś pijany latał, mało uciekała przed nim i pytałem się go, dlaczego tak się dzieje. I wiele razy właśnie do niego uciekałem we wszystkich swoich sprawach. Nie ufałem ludziom, bo ludzie wydawali mi się od początku i rodzina, która była za ojcem, a nie za mamą, która dla mnie była całym światem. I wydawało mi się, że no, ludziom nie można ufać, że wszędzie pełno hipokryzji. Jestem znany tylko na siebie, na swoją mądrość i na Boga. O, żyłem jak żyłem. Mam za sobą wiele złych przeżyć, ale miło ratowało. 20 parę lat temu już chyba poznałem protestantkę w moim życiu. Rozstawałem się z miłością mojego życia. Pewnie nie jedyną, mam nadzieję, że nie jedyną. I że nie największą. I wtedy jej koleżanka właśnie była protestantką. Znaczy, mam nadzieję, że jest do tej pory. Kilka razy z nią porozmawiałem. Później byłem na kilku spotkaniach domowych. I była pastorem. Jest. Też mam nadzieję, wierzę w to. I właśnie to się, zaczął się proces taki walki mojej wewnętrznej. Kiedyś miałem sen. Śnił mi się ołtarz w kościele katolickim. Po jednej stronie siedział Chrystus, a po drugiej siedział szatan. Chodziłem od jednego do drugiego i przedstawiałem swoje argumenty za i przeciw. I ta walka moja w moim życiu toczyła się, nie wiem czy od tamtego momentu, pewnie od wcześniej już. Toczyła się przez 20 parę lat. Byłem w ośrodku chrześcijańskim w Tinczelem, który wybrałem specjalnie. Wiedziałem, że prowadzą go protestanci. Wiedziałem, kim jeszcze są i jak to ich życie wygląda. Czy tak? No właśnie, ale wyobrażałem sobie, że to są ludzie, którzy żyją przynajmniej bardziej niż ci, którzy mnie otaczają, że żyją w zgodzie z tym, co napisał. Co podyktował Bóg w Słowie Bożym. No i niestety, że tak powiem, nie powiem, że tacy nie są, no ale na ten czas moje oczekiwania właśnie były większe, albo jeszcze nie byłem gotowy. I zawiedziony, urażony, zraniony. Nie ukończyłem, bo wyjechałem. No ale to właśnie była taka droga. Później mieszkałem rok czasu w Gubinie, też chodziłem do zboru zielonoświątkowego. Trochę tam uczestniczyłem też w życiu zboru, no ale tak pastor powiedział, że na tym drzewie mojego życia, mojego postępowania nie było widać tych rozkwitających pąków, tych listków zielonych, sobie wkurzało. Mi się wydawało, że uduchowiony jestem i że normalnie aureole jak ciemno jest, powinno być widać. A on mi mówi, że taka lipa, no. I się wkurzałem go na niego. Wydawało mi się, że jego percepcją jest coś nie tak. No i to była właśnie w części taka droga, gdzie Bóg przełamywał te moje wszystkie argumenty tak, w tym śnie, że przenosiłem mu te wszystkie swoje przeciw, te swoje wymyślenia, te swoje mądrości i poddałem mu je powoli, bo jeszcze nie wiem, kilka miesięcy temu, jak mi ktoś powiedział, że się ochrzczę, to powiedział, że nie. Byłem w kościele katolickim tutaj, w tym dużym, u księdza, bo chciałem
pomyślałem, że nie będę diabłowi przyklepywał dzielenia kościoła na różne denominacje. Jeżeli mam przyjąć chrzest, chrzest biblijny, jeżeli jest taka możliwość, przyjmę go w moim kościele. To taki cudzysłów, bo mój kościół jest kościół duchowy, to nie jest ten kościół, znaczy to jest część pewnie tego kościoła, część z was, którzy idą szczerze z Bogiem. Ale mój kościół to jest właśnie ten, tak jak Chrystus powiedział, kto jest moim ojcem, bratem, siostrą właśnie. Ten, który właśnie jest posłuszny temu, co mówi ojciec. Ale niestety nie było możliwe powtórzenie w kościele katolickim czegoś takiego. Znaczy niestety, no chyba niestety, no nie wiem, no tak sobie wyobraziłem, że jak śluby powtarzają, bo byłem, mówię, to może będzie można. I że tak powiem, wyślizgnę się i ochronię siebie i wszystkich zadowolę. Znaczy, w tym sensie, że chcesz czuć się wolny, bo jestem wolny w Bogu, w Jego miłości, od coraz to innych i następnych moich kajdan nie uwalnia. I też od denominacji. Znaczy chciałem móc chodzić do każdego kościoła i szukać tam braci swoich i nie musieć zakładać jakiegoś jednego wdzianka, czy no, środkowiec, katolik, czy jakiś inny. Jestem chrześcijaninem i to powinno wystarczyć każdemu, kto wierzy w Boga i wie, o co chodzi. Nie? No ale niestety nie dało rady, więc dlatego przyszedłem do pastora. Też nie bez powodu, bo nie każdy pastor się nie oszukuje, gdzie tak dalej. Znaczy nie, no, chodzi o to, że niektórzy też mają postawiali mi wymogi, które były dla mnie dziwne. No i a pastor ma teraz w swoim charakterze, że tak powiem, mojego charakteru takiego, że z Bogiem i na przekór wszystkiemu i wszystkim. No. I tak się stało. Chwała Bogu i dziękuję pastorowi, że ma takie otwarte serce. I wolne serce. No, teraz część teatralną pominę. Dziękuję wam wszystkim, że jesteście, że pomyślałem sobie, jeszcze no żal mi się zrobiło, to jest takie moje smutne, radosne wydarzenie mojego życia, najważniejsze, bo zawiadomiłem o tym dwie osoby z mojej rodziny. I brat, jak powiedziałem, przez telefon będę miał chrzest. No to sobie pomyślał, że wpadła jakaś dziewczyna ze mną, że będę miał dziecko. A ja powiedziałem, że będę miał chrzest mnie. Co ty znowu wymyśliłeś? No i tak, no. Jacek był taki, takiego mnie poznali, więc zanim się uwiarygodni, ta moja prawda i dla innych stanie się też namiastką prawdy, to musi minąć jakiś czas, nie? Tego mojego życia z Bogiem. Do kuzynki najmłodszej córki mojej chrzestnicy, no ludzi, którzy z którymi się wychowywałem, bo moje rodzeństwo jest dużo starsze ode mnie, to raczej traktowałem ich jako, prawie jak rodziców. Też napisałem o tym, że żal mi, że osoby, które kocham, nie będą brały udziału w najważniejszym wydarzeniu w moim życiu. Napisałem, a jakież to będzie wydarzenie? Co ty będziesz przeżywał? To napisałem, że właśnie chrzest biblijny, chrzest janowy, chrzest wodny, jak chcę przyjąć, żeby przypieczętować przed wszystkimi i wszystkim, przymierzę z Bogiem posłuszeństwo i to, że uwierzyłem Jego słowo i chcę resztę swojego istnienia i tu, i wszędzie przeżyć z Nim. No to mi nie. Nic nie, tylko łapkę w dół mi napisał. No to już sam sobie to powiedziałem odpowiedź. No i z tego powodu mi właśnie to katolicy, no katolicy też kurczę, no niestety tak czemu że katolicy, no. Rozumiem ich i żal mi. Wczoraj mówił właśnie też przyjaciel. Słowo przyjaciel, znaczy pojęcie przyjaźń trochę inaczej rozumiem. Mogę być postawę przyjaźni mieć wśród wszystkich, niekoniecznie musi być odwzajemniona, nie musi być ogólna. I to też nazywam kogoś przyjacielem. Poszedł w długą, że tak powiem. I co? Moja rodzina nie rozumie. Tu komuś tłumaczę to, co mi Bóg wkłada w serce. I co? I pytam się jego codziennie, że proszę o to, żeby mnie oczyszczał, żeby mnie czynił
coraz bardziej użytecznym narzędziem jego miłości, żeby jego duch mówił przede mnie, bo inaczej go się nie przekonam. No. Że tak powiem, Marcin lata teraz prawdopodobnie z diabłem po Świdwinie. Mówiłem mu te swoje mądrości. Widocznie one były za bardzo moje, a za mało w nich było Boga, bo nic z tego nie wyszło. No. I też mnie też zabili z tego powodu. A tyle, dziękuję Ci Panie i Wam wszystkim za tę chwilę. Amen. Amen.